Uczniowie gimnazjum nr 3 przez cały czas starają się na wszelkie możliwe sposoby wyprosić od radnych wybudowanie nowego basenu zamiast remontu dotychczasowej pływalni. Rada Miejska podejmie ostateczną decyzję na najbliższej sesji. Jest kilka osób w Radzie za nowym basenem, dlatego zawsze mamy nadzieję, że się powiedzie. Liczymy na ich poparcie. Gimnazjaliści nie myślą tylko o samym basenie. Nie chodzi nam tylko o basen, chodzi też o park zieleni, którego w pobliżu tego parku w Przechowie nie ma. Jest las. Jest las, tak, ale nie można powiedzieć, że to jest ładny las, ponieważ... Nieatrakcyjny. Tam śmierci. No nie tylko. Jest nieatrakcyjny i no jest dużo śmieci. Według gimnazjalistów nowy basen będzie bardziej dostępny dla mieszkańców świecie. Każdy, kto będzie miał ochotę udać się na basen, to nie musi prosić o podwózkę nikogo, rodziców ani autobusem. Może się wybrać w każdej chwili, jak będzie ciepło, latem, kiedykolwiek. To jest zaleta tego, że basen znajdowałby się w centrum. Młodzi ludzie nie rozumieją, dlaczego radni ustalają już projekt rozbudowy basenu bez ostatecznie podjętej decyzji. Podają również pod wątpliwość wydawanie pieniędzy na projekt twarzy miasta. Decyzja powinna zostać podjęta dopiero w czwartek, a są już plany na rozbudowę basenu w Przechowie. Dlatego uważam, że to jest trochę nie fair względem mieszkańców. Uważamy, że pieniądze, które są przeznaczone na niepotrzebny projekt masek, mogłyby zostać przeznaczone na... nowy basen w świecie. Młodzież podjęła szereg inicjatyw, które mają przekonać radnych do zmiany swojej dotychczasowej decyzji. Jak widać, w naszej szkole podjęliśmy już działania dotyczące budowy nowego basenu, zawiesiliśmy plakaty, napisaliśmy także list otwarty, który został przekazany Radzie Miasta. W liście otwartym zamieściliśmy argumenty, które mogłyby przekonać radnych miasta do budowy tego nowego basenu niż przebudowy starego.